Misiu, no. Mija prawie miesiąc i nie czujesz się dziwnie, mówiąc do mnie żona? No dziwnie to nie jest to określenie, ale rzeczywiście jest to jeszcze takie nowe. O, to znaczy, że często jak komuś opowiadam, to mówię Marcelka albo moja kobita. To jak facetą się opowiada, ale przypominam sobie, że żona i często tego używam, ale no jeszcze to jest dla mnie takie, no to jeszcze nie są wychodzone buty. O. No, mam podobnie, tak nie? Samo mam. Jak no, mówię mąż, to nawet czuję się taka no. Skrępowana, że nie wiem, że się próbuję przechwalić, że mam męża, nie masz tak? Nie, skrępowany nie? To ja nie. Tak mam, że jestem tak? Zastydzona. Właśnie, a tutaj jednak, no kurde, nie ma co kłamać, nie, a to jest niezręczne takie gadanie, nie? Tak, no. Tak. No i będziemy mieli jedno nazwisko. No właśnie, to opowiedz o tym nazwisku, no jedno nazwisko, wiem, że marzyłeś, żeby... Miała być Koterska. No tak. Może to nie będzie spełnienie moich marzeń, ale będę się cieszyła, będąc Koterską, bo będziemy mieli wszyscy jedno nazwisko. No, nie jesteś przy okazji. Jakaś tak. Jak jedziemy z Fryderykiem, to my Koterscy, a tu Leszczak. Tak, na pokładzie. Tak. Obcy, no już nie jest obcy, ale nie mów, bo marzyłaś, cieszyłaś się, od razu zmieniłaś na Instagramie, że Koterska, więc chyba to było troszkę marzenia. No, kurczaki. No fajnie. Tak, bo ja nie lubię dwuczłonowych. Gdybym była lekarzem, czy no, osobą, jakby, która już zawodowo funkcjonuje ze swoim nazwiskiem, to zostałabym przy Leszczak. Natomiast ja mam tak charakterystyczne imię, że mogę być Koterska. A opowiemy wam teraz, jak to było z zaręczynami, dlaczego Michał oświadczył mi się 2 razy, a nie raz, więc teraz masz okazję się wytłumaczyć z tego. Znaczy, tu nie ma co się tłumaczyć, ja myślę, ja chciałabym, żebyś się wytłumaczył. No dobra, jednak. No nie, pierwszy raz się oświadczyłem, to już zaraz ilu, po chyba ilu, po 10 dniach? Nie, po 10 miałem już pierścionek. Tak. Po 10 miałem pierścionek, po niecałym miesiącu się oświadczyłem. Na drugi raz się rozstawaliśmy 2 razy i pomyślałem sobie po tym, jak już się zeszliśmy, że fajnie, żeby to zacząć jeszcze raz. Ale to był mój pomysł, no i rzeczywiście, no pamiętasz, jak się czaiłem. To też było w Sylwestra, też się drugi raz, też w Sylwestra, co najśmieszniejsze. Tak. Tym razem w Dubaju, w Sylwestra, miałem pierścionek, do końca jej nie mówiłem, no i się czaiłem, bo chciałem się oświadczyć, kurczaki. O północy, w super hotelu, fajne okoliczności, dokładnie. Fajerwerki. A pojechaliśmy z synem do centrum Dubaju. I nie mogliśmy dostać się do drugiej w nocy tak, do hotelu, nie... bo wszystkie były tak wyłączone, zamknięte. Te ulice tak, nie wiedzieliśmy, no. Że oni, słuchajcie, o 22 zamykają całe miasto i nie jeżdżą, nie przejeżdżają taksówki i po prostu ludzie zostają. Ja bez tego pierścionka, bo go nie wziąłem, bo mieliśmy w tak. Hotelu tak. Cały Sylwester tego i nie wróciliśmy już do hotelu, bo to nie miało sensu i super był Sylwester, no ale pierścionek dopiero dałem, że tak powiem, jak wróciliśmy. O 2 w nocy, kiedy wróciliśmy po całym dniu łażenia, bo tyle kilometrów natrzaskaliśmy wtedy i padł w takim wąskim przejściu, w takim małym pokoju, na kolana, kiedy ja byłam w drodze do toalety, akurat. To były tak świetne okoliczności na zaręczynę. Ale już musiałem totalnie dać, nie wyczuł Michał tego, ale kurczę, efekt jest taki, że doszło do tego małżeństwa. Dokładnie, to już było taka odnowa. Tak. Odnowa tamtych, bo tamte no, zaręczyny, słuchajcie, były w Wieliczce, w Krakowie, pod Krakowem, tak jak Marcelka. Jak szliśmy w Wieliczce, po schodach w dół Michał powiedział, opowiadałeś o tym, pamiętasz, a propos Fryderyka, tak, nie? No właśnie, że marzyło mi się, żeby to było gdzieś w Polsce, gdzieś blisko, że będziemy mogli kiedyś zabrać syna i mu pokazać, słuchaj, i w tej sali pięknej, tej całej soli, tej cudownej, gdzie te msze często się odbywają i gdzie zresztą często śluby, no jedna z najpiękniejszych sal na świecie. Ja się tam właśnie oświadczyłem i sobie myślałem, kiedyś zabierzemy tu Frysia i mu pokażemy, tu tatuś oświadczył się mamie, no i niedawno byliśmy i mu pokazywali. I właśnie w sumie o tym mu powiedziałem, o świadczynach i one jednak takie najważniejsze. Tak, tamto to już tak. Były takie... I bardzo się cieszymy, że Frysio był na naszym ślubie. Tak. Może tak wszystko od drugiej strony poszło u nas, bo dziecko, dom i później ślub. Ale myślę, że tak jak Michał mówi, że życie pisze najlepsze scenariusze i tak naprawdę tak, wiem, że tak miało być.